Czy ktoś pamięta dzisiaj nazwisko szefa ochrony generała Karola Świerczewskiego pod Baligrodem? A jeśli to porównanie kogoś by raziło, to można przecież też wskazać, że raczej nie utrwaliło się w historii nazwisko szefa ochrony generała Władysława Sikorskiego pamiętnego dnia podczas startu w Gibraltarze. Jedno jest pewne, bez wątpienia jeden i drugi nie spełnili swoich obowiązków. Nie spełnił również swoich obowiązków szef ochrony Lecha Kaczyńskiego podczas jego eskapady w Gruzji, chociaż na szczęście skutki z całego zdarzenia można raczej w tragikomicznych kategoriach rozpatrywać, bo przecież wiemy tyle, że padły strzały, nie przyznaje się ten, kto strzelał. Strona gruzińska, strona polska, wreszcie strona rosyjska mają tendencję do zrzucania odpowiedzialności na siebie nawzajem. Zaś niezręczne zdaniem polityków PiS wypowiedzi na temat tej prezydenckiej eskapady marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego kwalifikują się aż do wniosku o odwołanie ze stanowiska marszałka, co wydaje się jednak przesadną dbałością o prestiż głowy państwa.